Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Już widzisz, ładny kolorek. Chyba turkus. Turkusowy, niebieski. Dzisiaj o wiaderkach. Zadzwonił do mnie Karol, że skontaktował się ze mną, którego serdecznie pozdrawiam. I stwierdził, że ma jakieś tam gadżety do wydania. Czy bym nie chciał? Kto by nie chciał za darmo? Oczywiście, że chciałem. Dowiedziałem się wstępnie, że będą to wiaderka. Co do wiader, ja podejście mam proste. Tak jak widziałeś zawsze z kastorami i służą mi zacnie. No wiadomo, ale jak już dostałem wiaderka, wiadomo, 3 sztuki. Taki niebieski turkusowy, żółty, do płukania nawet mają napisy i przezroczysty, że tak powiem, na specjalne jakieś, nie wiem, kurczę, pierogi, na specjalne jakieś gadgety, nie mam pojęcia. Nie wiem, może na kwaśny szampon, na przykład, o, myjąc auto i tutaj powiedzmy chcesz sobie, masz serwis auta, powiedzmy powłoki, klasyczny szampon, powiedzmy neutralny, później poprawiasz na przykład kwaśny. Nie wiem, jeszcze do tego nie doszedłem, co będę w nim do niego wlewał, ale tak czy tak są 3 wiaderka. I teraz tak, zacznę od żółtego. Zobacz, jaki dziadzia sobie koszyczek fajnie zrobił. Na rękawice, tu specjalne wygięcie, zobacz, widzisz, żeby to pasowało. I tu się fajnie zazębia. O, ja, spokojnie, dziadzie, tu, pyk. I ciach, zobacz. Fajnie, co? I tu sobie kładę rękawice. Wiaderko do płukania. I teraz tak, bardzo fajnie pasuje tutaj klasyczny 26,5 albo 26. Już nie pamiętam, kurczę, ile on ma. Zaraz go zmierzę. Momencik. Ale chyba 26. Gdzieś tu miałem metrówkę. Tak, 26. 26,5 byłoby za dużo. Tak, 26. Dobrze. No dobrze. Czyli 26. Jestem. 26, słuchaj, wchodzi do niego perfekcyjnie. Zobacz. Ciach. I leży. Co więcej? Chyba wszystko. Już. No co mogę więcej mówić o wiadrach? Nawet nie wiem. Najgorsze jest to, że tak naprawdę, bo na wiadrach z kastorami mam podziałkę, gdzie jest 10 litrów. To tego nie ma. A szkoda, będę sobie musiał odmierzyć. Bo z reguły jest tak, że jeżeli chodzi o szampony, mamy dawkowanie na 10 litrów wody. Więc trzeba będzie sobie to sprytnie jakoś rozwiązać. Nie wiem, czymś zaznaczę. Może będę dolewał do tego, zobaczę, ile tu jest litrów i będę wtedy dobierał szampon. Jeszcze nie wiem. Wiadra boskiego. Boskie wiadra. Boski to jest kolor. Ten najbardziej mi się podoba. No po prostu idealny. Kolor jest fajny. Nie da się ukryć, że wiadra no, dają frajdę. No. To jest takie troszeczkę smyranie naszego... w naszą stronę smyrnięcie, że nie dość, że myjesz sobie autko, to jeszcze masz ekskluzywne wiaderka, powiedzmy. Oczywiście wiadra niczym się nie różnią od tych z kastorami. Też trzymają wodę, słuchaj. Nie wylewa się z nich, naprawdę. I szampon, jak do nich wlałem, słuchaj, tak samo się nim myję. Kurczę, myślałem, że będzie trochę lepiej. No niestety nie, ale nic. No słuchaj, fajne jest też to, że można tutaj sobie nalać dużo wody. Dużo, naprawdę dużo. Tutaj do płukania na przykład, wiadomo, w porównaniu do kastoramy mamy do tego, to jest tak, kastorama kończy się tutaj, tutaj mamy separator i przestrzeń jest malutka, tu wiadomo, dochodzi nam jeszcze, więc wiadomo, mamy większą odległość od brudu, który osiada na dole, więc fajnie. Myślę, że nie będę więcej czarował co do wiader, moje zdanie znasz. Osobiście to bym ich nie kupił, jakbym ich nie dostał, nie będę ukrywał. Jechałbym dalej na wiadrach z kastorami. I już. Bo dla mnie są wystarczające. Ale jak już je mam, fakt, myje się przyjemnie, jak patrzysz na kolory, kurde, no bajka. No ten kolor to mnie zmiażdżył. To jest piękny, piękny kolorek. Myje się przyjemnie oczywiście, bo jest frajda. No tu masz podpisane, płukanie, mycie. No taki wyższy level u dziadzi. Kurczę, teraz no, dopiero będę mył detailingowo. No dobra, słuchaj. Zaproszę Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak fajnie się wlewa woda do nich i jak macza się w nich rękawice. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!